Witajcie, z tej strony ponownie Starkey i dzisiaj widzimy się w Graveyard Keeperze. Cel na dziś: stworzyć leki dla tego całego, jakby tam no, handlarza. I jeśli się to uda, to rzecz jasna potem przekonać astronoma do, no jak to się nazywa, zdobycia Necronomicona dla nas. Po czym może jeszcze jakieś tam pomniejsze zdania zrobimy. I w sumie to tyle z tego, co mogę na szybko powiedzieć. Teraz tylko trzeba przygotować wszystko, co jest potrzebne. I miejmy nadzieję, że dobrze wymyśliłem, co trzeba było tutaj dodać, bo jeśli nie, to się załamie. Mogę stracić całą moją sól, chociaż... co? Przyprawy? Serio, przyprawy? Nie mówcie, że ja to zepsułem. Zresztą dobra. Co mnie tam interesuje, co? Co w sumie dobra, mocno mnie interesuje. Zobaczymy zresztą, jak będzie dzień kupca, póki co. Jak jeszcze jest dużo czasu, to może zajrzyjmy do winiarni. Ja w sumie sensu w tym większego nie będę widział raczej. Znaczy w sumie nie będę widział, tylko no nie widzę, patrząc na fakt, że tak czy siak mam za mało winogron, żeby cokolwiek ogarnąć, więc no. I tak jeszcze na wstępie od ostatniego odcinka nie minęło ani chwili, jeśli chodzi w grze dla mnie. Widzicie, wszystko jest tak, jak zostawiliśmy to. Ciągle się plączę, ale coś dziwić, wczesna pora, jak dla mnie nawet. Więc dobra. Nie wyrosło? Szkoda. Dobra, to przyjdziemy tutaj później może. I skoro mamy wolniejszy moment teraz, to może warto byłoby zajrzeć do jakichś handlarzy czy coś, wiecie. Kupić trochę nasion i inne takie sprawy. No i przede wszystkim przygotować się, rzecz jasna, do masowej produkcji zombiaków na później, bo jednak mamy już górnika. Mamy tego, który do nas pisze książki. Ale dalej raczej to nie jest to, co bym chciał osiągnąć całkowicie. No dobra, i tak się rozgadałem, a okazuje się, że chyba wszyscy NPC albo jeszcze się nie pojawili, albo już uciekli, ale prędzej się jeszcze nie pojawili, więc no. Takie szwędanie się bez celu po wiosce, nie wiem, czy cokolwiek przyniesie nam. Ale no. Się już trochę zaczynam plątać. Warto spróbować, może okaże się naprawdę pozytywnym rozwiązaniem. Co ja chyba da się to nazwać? Dobra. I zobacz, jakoś chcę sprzedać trochę świeżego mięsa. Aha. Mięso uchodzi w wiosce za delikates. Bardzo chętnie je kupię, ale musi mieć przybitą królewską pieczęć. Aha. Wiele lat temu mieliśmy tu wypadek z nieodpowiednim mięsem. Od tego czasu wszelkie mięsiwa muszą być zatwierdzone przez królewskich urzędników. A ja nie chcę narobić sobie kłopotów w mieście. Twoje mięso ma pieczęć? Mam pieczęć. Dobrze, w takim razie musisz tylko odpowiednio przygotować mięso na stole kuchennym. Zawinij w papier, przybij pieczęć, a chętnie je kupię. Znaczy, tak jak mówiłem, nie trzeba było się jakoś szczególnie przejmować, tylko trzeba było zdobyć pieczęć. Moje co prawda jest... no powiedzmy sobie szczerze, nie do końca... prawdziwa, no ale wiecie, coś mam przejmo... Serio, tu można kupić wino? Strasznie drogie, no ale można, więc zobaczmy teraz tylko, co my tu mamy. Jeśli to się uda, to może ruszymy wątek inkwizycji, przynajmniej dzięki temu, że jedno srebrne wino kupię. A jeśli nie, wiecie, nie starczy, to przynajmniej zaniesiemy je Mietkowi, może on coś wtedy nam powie fajnego. Błagam, żeby się udało. Chociaż znając, że to będzie za mało, będzie trzeba kupić więcej. A w takiej sytuacji, gdybym pamiętał, ile trzeba, to może bym nawet nie musiał latać. I bo swoją drogą trochę mało mam tych certyfikatów pogrzebowych, sądziłem, że będzie ich więcej niż dwa. No ale dobra, nie będę się tym teraz może wielce przejmował, raczej skupię się właśnie na takich rzeczach, które mogę zmienić i zrobić. No i lada moment nastaje dzień, w którym spotykamy się z tym dziadkiem naukowcem. Astrologiem czy astronomem? Chyba astrologiem. No ale wiecie, zawsze go będę mylił, więc to jest taka kwestia już drugorzędna. I uwaga, uwaga. 10 butelek. A, po to strażnicy pilnują portalu.
I panie, czy sądzisz, że strażnicy tu na wzgórz wieć są naprawdę niezbędni? Nie wiem, ale w mieście aż huczy od plotek. Ktoś pragnął zdobyć zakazaną wiedzę. Przeklęci heretycy. Ostatnim razem ich mroczne rytuały doprowadziły do wielkiego wybuchu. Lepiej zachować jak największą ostrożność. Aha. Mogę zaopiekować się wzgórzem. Dawałbym znać, gdyby ktokolwiek się tutaj kręcił. Stojący tutaj niby w zasadce strażnicy są widoczni od kilometra. A, z kilometra. Masz rację. Ale czy jesteś godzien tego świętego zaufania? Aha. Czyli trzeba jeszcze trochę pozałatwiać więcej spraw. No niestety. Czyli w sumie, patrząc z dowolnej strony, jeśli chcemy ruszyć portal, to na logikę musimy się zakumplować z Inkwizytorem bądź co bądź. Szkoda. Ta gra wydaje się być jednak bardziej liniowa niż myślałem. Wszystko prawie ma jedno tylko rozwiązanie. A to nie będę ukrywał, nie sprzyja bądź co bądź regrywalności. Ale proszę, przynajmniej nam roślinki wyrosły. To będzie co potem przehandlować na coś innego. Dobra. Odpady rolne, standardowo do kompostowników. No i teraz tylko najgorsze, brak miejsca. Zresztą zaraz po to przylezę, na razie idziemy do Mietka. No nie idziemy do Mietka. Idziemy naokoło do Mietka, tak będzie lepiej. Dobra, zobaczmy. Tylko mam nadzieję, że on znowu nie oczekiwał też kilku butelek, bo jednak mogę zbankrutować na tym wszystkim. Dobra, mamy wino. Zobaczymy, co, co dostaniemy od niego. Nie mam zmysłu smaku, ale czujesz brak mu alkoholu. Jak tu się nie załamać? Serio? Tylko tyle? Dobra, czyli nic nie mogę z nim zrobić, tylko pytam o latarnię morską, która tak de facto została już przeze mnie odnaleziona, tak więc no. W sumie nie udało się osiągnąć dosłownie nic. No ale dobra, to co teraz w sumie jest do zrobienia? Nie będę ukrywał przed wami, nie pamiętam, co mam tu jeszcze zrobić, co można zrobić, czy jest coś tutaj ważnego do zrobienia. Tak więc, no. Jedyne, co mogę teraz pomyśleć, to to mięso całe, które można uzyskać. Gdzie ono jest? A, wstaw pieczęć. Aha. I teraz mogę papier i kawałek mięsa łączyć w zapakowane mięso. Okej. Niestety nie mam już mięsa, ale jeśli bym się trafiał jakieś trupy gorszej jakości, to w sumie już wiemy, co możemy z nimi robić. To jest jeszcze w sumie tym bardziej fajne, patrząc na to, że de facto potrzebujemy bądź co bądź skóry na pierwszą osłonkę antypotworową. Jednak bez tego nie czuję, żeby wejście do lochu było możliwe. Tak więc no. Łatwo będzie wykonywać i kremację, i jednocześnie nie mieć problemów z pieniędzami. Za małą. Tutaj to w ogóle torf. Da się cokolwiek posadzić? Tylko kapusta, ale dalej to i tak nie rozwiąże moich problemów z ekwipunkiem. Ze wszystkich tych rzeczy najłatwiej chyba będzie zniszczyć kwiatki, bo mamy ich od groma. Dobra. W takim wypadku teraz tylko... Ile mam marchewek? 15. Szkoda, że nie 20, bym mógł zamówić już więcej trupków. Ale nie ma co narzekać, przynajmniej dwa dostanę. Gdybym miał jedną więcej, to jak mówiłem, by teraz było fajnie. No więc jutro trupek powinien jeden przyjechać, następny w dzień kobiety. I potem oczywiście w momencie, w którym założymy więcej marchewek, ale to raczej nie jest temat na obecny moment. Bo nie wiem, kiedy to będę robił. Okej. Dzień astronomiczny, tak zwany dzień księżyca, zaczęty. To teraz, póki jeszcze jest pora, to poszukamy może nietoperzy, potem jakiegoś nietoperza znajdziemy rzecz jasna. Krótkie polowanie na gluty, a potem już do dziadka. Aha, nie ma nietoperzy. Dobra, to w takim wypadku chyba najlepszym decyzją będzie medytować.
Ta medytacja szybko przyspieszy nam czasa, co de facto da nam możliwość już pójścia i tak dalej. Nie lepsze to niż szwędanie się bez celu. Zdecydowanie. Warto było budować ten ogródek, nie ukrywam. Chociaż początkowo wydawał mi się mało przydatny, tak teraz. Kiedy chcę robić odcinek, a nie mam zamiaru robić jakichś tam ponadprogramowych rzeczy, czy bodajże czekać na jakieś elementy, to no. Wielki plus. Chociaż po co ja w sumie o tym gadam, sami to pewnie widzicie. Chociaż dobra, dla was to i tak jest bez różnicy większej, patrząc na to, że jest jakiś dłuższy, nudniejszy moment, to ja go mogę jednym przyciskiem wyciąć i do widzenia. Tak. Zdecydowanie, nie jest to dla was wielka różnica, ale... No dla mnie jest to wielki plus, jeśli chcę tylko i wyłącznie robić coś zgodnie z planem, a żadnego farmienia punktów, tworzenia czegoś, zbierania poza... No rozumiecie, w czasie antenowym, a poza nagraniem. W sumie czemu ja ciągle na nagrania mówię czas antenowy? Nie wiem, w sumie to nie jest nadawane, nigdzie nie jest nic. To jest czas odcinka. Czas... No nie wiem jak to nazwać, czas poświęcony przeze mnie na coś tam, ale czas antenowy? Nie no, normalnie mówię, jakby to była jakaś transmisja na żywo, czy ewentualnie jakaś transmisja telewizyjna. Czyli program telewizyjny, a w sumie w telewizji nigdzie tego nie zobaczycie, no chyba, że sobie zarzuciliście w sumie na telewizor obraz z YouTube'a, kiedy to oglądacie, no. Dobra, zaczynam chyba gadać już od rzeczy całkowicie. A ten dziadek co w ogóle miał? A no tak. Tylko konopie. Nic wartego uwagi. Chociaż albo mi się wydawało, albo można już sprzedawać trochę sobie... No jak to się nazywało, tych, no, drewna połowego. Co w sumie może być fajnym plusem, jeśli tak na to spojrzeć z perspektywy, powiedzmy, kogoś, kto chce szybko na tym drewnie zarobić, ale ja tego nie potrzebuję. Dobra, tego niestety nie można. Co z ekonomikonem? Aha, czyli trzeba załatwić narzędzia naprawcze? I kwas. Nie mówcie mi, że się teraz zabagowało tak perfidnie, permanentnie. Bo tak teraz na logikę, to nie ruszę tego, dopóki nie ruszę węża, a węża nie ruszę, dopóki nie zdobędę Necronomicona. Chyba, że te narzędzia już dostałem od niego, tylko że zostawiłem je w domu. Chociaż nie, no nie sądzę. Ja tam dostałem jakieś dwie rzeczy, ale chyba żadne z nich nie były te narzędzia. A zresztą, co ja tam... wiem... Więc nie mówcie mi, że cały dzień przylazłem tutaj nadaremnie. Dobra, spotkamy się w sumie albo w chałupie, kiedy znajdę narzędzia... Albo w sumie nie wiem kiedy. Ale w sumie bez kwa... Dobra. To tak, może inaczej powiem, spotkamy się w... Dobra, już się plączę, nie będę wycinał, bo w sumie nie wiem co, kiedy miałbym odwyciąć, więc... Lepiej zapełnić ten odcinek czymkolwiek, niż potem mieć pięciominutówkę, która będzie trwała tyle dla mnie, że cały dzień poświęcę tylko temu. W sumie czym ja go dałem? Dobra, to było bez sensu to, co powiedziałem. Znaczy mówiąc, nie wycinam, tylko idziemy tak jak jest. Gdybym miał naprawdę coś żmudnego do roboty, to bym może i wyciął, ale no niestety teraz to... Do roboty mam tyle, co i nic, więc wyciąć można by było. Dobra, starczy gadania o wycinaniu. I zajmijmy się może w takim wypadku... No w sumie trupkiem, którego właśnie przyniesiono. O, siostra przylazła. Siostra, przestań, przeszkadzasz tylko. Jak zwykle. Dobra, więc w sumie cel dnia, można powiedzieć, zrobił się sam. Dostaliśmy trupka, którego trzeba oporządzić i po oporządzeniu albo spalić, albo... Albo jeśli nie spalić, to... Właśnie do grobu. Ciało dosyć porządne, tylko znowu mięso mogę zdobyć, skórę mogę zdobyć i czaszkę, która jest potrzebna. Nie, nie, to ciało nie mogę. Nie mogę go poświęcić na jakieś takie rzeczy, ono jest za dobre. W sumie nawet jego pełnego potencjału nie wykorzystam. Chociaż z drugiej strony po co mi to... A, już lepiej być nie może. Aha. W sumie już jest błąd chirurgiczny, dobra, to nie. Nie, nie, nie. To ciało po prostu kiedy indziej ogarnę. Kolejny błąd. Czyli będzie czyli pójdzie na spalenie. I na koniec mięso.
chyba połowę człowieka w sumie wyciąłem teraz. Ale okej. I teraz co mi tu mam takiego mało przydatnego w sumie? Kamyk nie wiem po co noszę ze sobą. I tak, krew łatwo zdobyć. Dobra, skóra i czaszka. Dobra, to skórę potrzebujemy chyba gdzieś. Czaszki składły bodajże tutaj nawet, to nie będzie problemów z tym wszystkim. To dopiero druga czaszka, potrzebuje ich dużo dla wąsza. Ale wiecie, z czasem się zgromadzi. To jest tylko pytanie, jak to wygląda ze skórami, których potrzebuje trzy. Dobra, czyli jest to druga skóra. No średniowo, bo jeszcze jednego trupka trzeba będzie przerobić na składniki, minimum. Chociaż nie powinien to być problemem teraz, kiedy właśnie mamy już dostęp do kremacji i de facto nie mam za to minusów, które prawdopodobnie wynikają z tego, że rzuca się trupy do rzeki, ale jednocześnie i tak zarabiamy, więc no. Dobra, na kremację z nim pójdę za chwilę. Tylko jeszcze jedną sztukę papiera wybiorę stąd. Bo chyba tutaj składowałem papiery, czy nie? Okej, stół odkładam i oczywiście nie ma papierów, trzeba będzie ich dorobić trochę. Ale robienie papierów, jak widzicie, to jest akurat zajęcie takie dosyć proste, łatwe i przyjemne. I teraz okej, cztery czyste papiery, zostawiamy trzy. I mamy wszystko, co trzeba było mieć. Więc teraz zostało tylko wziąć trupa na spalenie. Potem przyjść tam, bo więcej popiołów i więcej w sumie jeszcze soli. Przy czym, żeby nie było, nie do końca rozumiem, na jakiej zasadzie działa to zbieranie soli z trupów. Czy to jest jakoś uzasadnione, że dajmy na to jest pełno soli czy czegoś tam w ciele ludzkim i... No, te sól się zbierają jakoś... Znaczy te soli się jakoś ekstraktują podczas spalania czy coś? Nie wiem, no... Nie będę ukrywał, naprawdę jest to dla mnie niezrozumiałe, ale... Jest to raczej wielki problem. Dobra. Mieszamy tutaj, mamy paczkę mięsa. Hura. Teraz jeszcze się trochę prześpię, żeby mieć energię. Idziemy szybko na brze. Po mszy idziemy sprzedać mięso. I po tym wszystkim... Pewnie odcinek się zakończy i w następnym już będziemy iść do handlarza, natomiast... Chociaż można by się udało zdobyć dzisiaj już te materiały, wszystkie inne rzeczy. Tylko... Tak mi teraz zastanawiam, jeśli narzędzia niby to mam od... Już od wąsza. To po co miałem mu Necronomicon zdobywać? Nie, na pewno to właśnie tych narzędzi nie mam i mi się tylko wydaje, że coś tam jeszcze dostawam poza pieczęcią. Chociaż nie, no wąż coś tam miał mi dać chyba. Pamiętam, że coś... No, naprawdę kojarzy mi się, nie wiem czemu, że są dwie rzeczy od niego, ale się zobaczy później. Chociaż w sumie mogłem sprawdzić to wcześniej, na odcinku swoim poprzednim, co... No, de facto by mi potwierdziło bądź zaprzeczyło mojej tezie, że wąż dał nam dwie rzeczy. A jednak tego nie zrobiłem. Dostępki trwa jeszcze ta dziwna modlitwa, to mogę na szybko sprawdzić sobie. Nie będzie problem raczej. Okej, dobra. Już rozdałem datki, więc mam mało czasu. I teraz tak, tutaj, to już byłem po mieście, czy jeszcze przed miastem? Dobra. I... Okej, zarobiłem trochę. No jasne. Mamy zarobki, to teraz tylko do miasta, no szybko. Dobra. Gdyby się tylko mój telefon chciał współpracować, to bym już wiedział. Nie. To też nie to. Dobra. A no tak, zapomniałem przecież glejt miejski był tą drugą rzeczą. No dobra, czyli jednak faktycznie nie mamy tych narzędzi. Co, nie ukrywam, daje taką trochę martwą pętlę w moim odczuciu. Więc albo musimy poszukać gdzieś jakiegoś wątku, który będzie łączył ze sobą astrologa, astronoma i ewentualnie jakąś inną postać, to nie wiem, czy da się cokolwiek osiągnąć. To jest takie, bądź co bądź, mocno smutne, bo liczyłem na to, że da się zrobić coś porządnego, poruszyć wątek więcej niż jeden, ale wygląda na to, że mam po prostu pecha. No i tu znowu jest kapitan straży.
Handel i... A. Czyli tyle dostaję za paczkę mięsa. Nie można tego kupywać, tylko sprzedawać. No dobra. Spodziewałem się większych zarobków, ale teraz zauważyłem, że w sumie dzięki temu wszystkiemu stać nas na kwasa, więc... Pójdziemy do wiedźmy i w sumie spotkamy się już przy niej. To ja sobie ten kwas kupię i będziemy mogli zajmować się już innymi sprawami. No i właśnie oto jesteśmy. Jeden kwas od wiedźmy. Wydaliśmy to parę całej oszczędności, ale już na następny tydzień mam dla astrologa. W sumie gdybym to wcześniej zauważył, to bym nie było stać już wcześniej, to już bym to mógł to dzień wcześniej załatwić, a tak to niestety jak zwykle. Mocno zlamiłem. Niestety. Ale wiecie, następny odcinek to pewnie będę coś znowu zbierał pomiędzy nim. I tak de facto dla was to będzie na zasadzie, że teraz będzie następny po tym. I rzecz jasna już będę miał wszystko ogarnięte, ale okej. Kościół wygląda super i w ogóle to... 20, czyli jeszcze 4 punkty brakują. W sumie nie wiem, czy jakiś konfesjonał kolejny, czy coś. Mi się pomyśli jeszcze jak to ogarnąć, ale niedługo już powinno być wszystko załatwione. Dobra. I mamy popioły. Certyfikat i oczywiście tam inne rzeczy, które są teraz mało znaczące. Tłuszcz można odłożyć. A reszta rzeczy... Dobra, też humory mogę odłożyć. I jest dobrze. To teraz tak. Trupek dzisiaj oczywiście nie przychodzi, bo jest dzień święty. Czyli dzień wolny dla pracy osłów. Jak on sam sobie w sumie zdecydował, że w ten dzień nie będzie mi nic woził. No i dobra. Dobra. I tak, w sumie nie wiem, po co tu stanąłem. Tak, naprawdę nie wiem, chyba się pogubiłem w tym wszystkim. Tak więc, no, może coś jeszcze by było do zrobienia, ale ja dzisiejszy odcinek musiałem zachować jako krótszy, więc teraz oddaję się medytacji i spotkamy się przy kupcu, kiedy po prostu już będziemy oddawać mu te przyprawy, o ile to jest ten lek cały. Chociaż nie sądzę, żeby przyprawy były lekiem na jego... No, jak to się nazywa, no, jego sposobność, bo jednak... Bądź co bądź, wydaje mi się, że coś zlamiłem. Ale dobra, już nie będę gadał, spotkamy się naprawdę już przy kupcu. Dobra, widzimy się jednak chwilę wcześniej, bo właśnie... W sumie dla mnie to już... Nareszcie przybyła ostatnia rzecz potrzebna do ukończenia całej zbroi, więc... Mamy trupka, dzięki trupkowi mamy zbrojkę, dzięki zbrojce możemy iść głębiej w loch. Prawdopodobnie, bez większych problemów. I znowu ciało w miarę przyzwoite, no ale niestety trzeba je oszpecić. I tak, w sumie... Jeszcze czaszka. I oczywiście kwunek dalej zapchany, więc dobra. Zanim wezmę tam te rzeczy, to muszę wypchać z siebie niepotrzebne złomy. Po czym idziemy zostawić stos całopalny, czegoś tak. Opowieści w sumie mogę tutaj też wepchać i byłoby dosyć dobrze. I oczywiście już nie ma miejsca na nic, bo jakby inaczej. Ale 3 wolne miejsca chyba powinny wystarczyć im to na spokojnie do wszystkiego, więc... Teraz tylko bierzemy czaszkę i skórę. Razem z trupkiem, bądź co bądź. Spalamy trupka. Trupek w czasie, kiedy będzie się palił, to my ogarniemy zbrojkę. I ze zbrojką idziemy już do handlarza. Wziąłem sobie kupca. No i od kupca będziemy kończyć prawdopodobnie już nasz dzisiejszy epizod. Tak de facto już nie wiem, co bym mógł zrobić, patrząc na cały kształt. Prawdopodobnie pod następny będę musiał naprawdę się sporo szykować. Dobra. To teraz tak. Pozostałe skóry były tutaj. Mam już 3. Mam nadzieję, że to oczywiście wystarczy, bo jeśli się okazało, że tam potrzeba więcej, to już... No mam dosyć po prostu ściągania skóry ludzkiej. 4. Dobra. Nie było tematu, wciskam to gdziekolwiek i... Jeszcze jednego trupa trzeba będzie oszczepić, tak, oszpecić. I to w takim razie do handlarza i... To tyle. Oczywiście jeszcze będę musiał wrócić potem do łóżka, żeby
zapisać naszego Boba i postęp z odcinka. No, ale dla was to już będzie koniec. Istny koniec, bo w sumie nic więcej raczej nie ogarnę. Obecny moment, jak już się powtarzam się. Po raz pięciopierdylionowy. Dobra. W sumie do tej pory nie zanotowałem, kiedy muzyka się zmienia. Wiem, że się zmienia, ale nie odnotowałem naprawdę w jakich momentach. Czy to w zależności od pogody, czy coś? A może to w zależności od lokacji? Dobra i... Aha. Czyli jednak przyprawy naprawdę były lekarstwem. Masz, przyniosłem ci ten lek. Klotylda mówiła, że pomoże. Niech no spróbuję. Posypię nim te smażone koniki polne. Ale pyszne. Jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Strasznie ci dziękuję. Skąd wziąłeś ten cenny składnik? Aha. Sam go zrobiłem. Potrzeba było trochę alchemii i odrobina chłopskiego rozumu. Ciekawe, ciekawe. To otwiera nowe możliwości. Ten smak może otworzyć wiele drzwi. Może nawet bramy zamku. Muszę zorganizować obiad dla kilku członków Rady Królewskiej. I potrzebna mi będzie twoja pomoc. Musisz przygotować pyszne jedzenie dla 5 osób. Zrób jakieś przekąski, danie główne i deser. Ale wszystko musi być najwyższej jakości. Czemu ja? Zupełnie nie znam się na tym całym gotowaniu. Nikomu innemu w mieście nie mogę zaufać. Stawka jest zbyt wysoka. Czemu sami ich nie przygotujesz? Co ty gadasz? Jestem smakoszem, a nie kucharzem. Nie martw się, dasz radę. A przyprawa, którą zrobiłeś, pozwoli ci uczynić ten obiad niezapomnianym. Aha, spoko. Czyli 5 obiadów złotej jakości. No nieźle, nieźle. Nie będzie to łatwe. To teraz tylko zostało ostatnie. Tylko została właśnie ostatnia rzecz. Musimy zobaczyć, co w sumie zrobię też teraz w domu. Czy mamy jakiś sposób na gotowanie obiadów? Jeśli nie, to co jest potrzebne? Po czym czeka mnie chyba długa... No, długa przeprawa przez Grind, byle nagromadzić jak najwięcej wszystkich potrzebnych mnie rzeczy i potem z tymi rzeczami zacząć odcinek, żeby wykonać jakieś zadania, żeby potem wszystkim znowu grindować i tak dalej. Żeby nie było mnie, to nie przeszkadza jakoś wielce. Ale na pewno nie ukrywam, że prowadzenie serii z Graveyarda jest bądź co bądź problematyczne, kiedy ma się tak mało czasu jak ja ostatnio. Ale dobra, mniejsza z tym. Takimi sprawami zajmiemy się kiedy indziej. Więc tak, uwaga, uwaga. Nic, 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 nic i jeszcze raz nic. A tutaj, o, jest obiad, dobra. Czyli żeby zrobić żeby mieć szansę na brązowy obiad, trzeba smażonego jajka, omleta brązowej jakości i zielonej galarety. Aha. Czyli nic nie zmienia jakości z tych wszystkich babeczek, rogalów czy galaret. Tylko i wyłącznie ciasto. Czyli musiałbym złote ciasto zrobić, żeby to się zaliczyło. Ewentualnie jeszcze jest ciasto porzeczkowe i winogronowe, które jest gorszej jakości i też jeszcze lepszej jakości winogronowe. Też polepszałem jakość. Dobra. Tak więc zobaczmy. Żeby osiągnąć najlepszy status, potrzebowałbym tak. Więc tak. Smażone jajko nic, chleb nic, cebulowe krążki, już widzę, że podwyższają. Im lepsze krążki, tym lepiej. Potem dalej. Miska kiszonej kapusty nic. Grzyby też nic. O, naleśniki. Tak, naleśniki. Albo ewentualnie cebulowe tosty dobrej jakości. Dobra, potem tutaj będzie potrzebne omlet nie za bardzo. Chociaż jest i tak lepszy niż paluszki rybne, z tego co widzę. I tak samo kotleciki z marchwi. Miska soczewicy, okej. Widzę, że to już będzie chyba mój strzał w dziesiątkę. I do tego trzeba będzie dorzucić srebrnej jakości ciasto i mamy prawie gwarancję, dobra. Ciekawe będzie wyzwanie, nie ukrywam, ale no na ten moment to już wszystko. I zobaczymy, może naprawdę uda się ukończyć tego Graveyard Keepera jeszcze niebawem, jeśli się skupię na tym wszystkim. A póki co właśnie nasz grabarz Bob się obudził. Tak więc to już wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku. No i trzymajcie się, hej!